Na dzisiejszym kongresie omówimy szereg wyzwań, które stoją przed bankowością detaliczną w najbliższym czasie. Ja uważam, że będzie ich kilka takich zgrupowanych, które mam. To oczywiście legislacyjne, w tym kredyty frankowe, a właściwie rozwiązania tego problemu. Kredyty mieszkaniowe, czyli brak mieszkań dla ludzi, którzy chcą je kupić, a program Bezpieczny Kredyt 2% pokazał, że jest ich mnóstwo. Sztuczna inteligencja, która także będzie szansą, może też i zagrożeniem, pewnie oba te słowa są prawdziwe, to przed nami. Kolejny temat bardzo ważny to jest kwestia kredytów we franku pod kątem zawierania ugód, to też jest temat bardzo ważny. No i placówki tradycyjne czy cyfrowe, no to odwieczny dylemat, ale wiecznie żywy i pewnie też kompromis jakiś musi tutaj wystąpić. Do tej pory rozwiązujemy ten kłopot, problem kredytów frankowych w sposób samodzielny, czyli zawierając ugody z klientami i ten program działa, bo na przykładzie banku PKO BP ponad 55 tysięcy umów, wniosków o ugodę zostało zawartych do końca trzeciego kwartału tego roku. Zawarliśmy ponad 34 tysiące takich ugód. To pokazuje, że klienci chcą z tego korzystać i korzystają. Taka średnia domykalność miesiąc per miesiąc pokazuje, że jest to około 80% domykalności, z jednym zastrzeżeniem, że w lipcu, kiedy pokazał się wyrok TSUE, to było 65%. Natomiast w kolejnych miesiącach wróciliśmy do tej średniej 81%. Oczywiście, że taki akt w postaci ustawy, który rozwiązuje ten problem, byłby konieczny, byłby pożądany, bo to by skróciło czas niepewności, w której żyjemy zarówno my jako banki, jak i klienci, no bo to też nie jest tak, że tylko bank jest tym kłopotem, bo klient również. W tym momencie jeszcze nadmienię, że ten proces ugodowy zawierany w PKO BP, on trwa do 41 dni. Versus kilka lat spędzanych w sądzie, gdzie rozstrzygnięcie czasami jest różne. No, klient nigdy nie wie, jakim skończy wyrokiem. To z reguły są jeszcze odwołania, więc ten proces jest długofalowy, długoterminowy. Stąd ta ugoda ma sens i to klienci pokazują, potwierdzają, mówiąc nam o tym, że dobrze, że to się stało. Ten problem mają rozwiązany w ciągu lekko powyżej miesiąca. Uważam, że liczba ugód będzie przez krótki czas na poziomie stabilnym, potem ten trend będzie wygaszał się z powodów takich, że umów kredytów franków będzie coraz mniej, bo z upływem czasu one będą albo spłacane, albo rozwiązywane, albo zawierane ugody, więc nowy portfel już nie jest generowany, więc tylko będzie stary portfel wygaszany, a to także powodować będzie to, że tych ugód będzie pewnie z czasem relatywnie mniej, chociaż procentowo być może ten wskaźnik się utrzyma.